Witajcie na kalaja.pl. Dzisiaj mam dwa słowa o oleju żywokostowym. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego i film będzie Wam się podobał. Zapraszam! Dzisiaj mam dla Was trochę inny olej niż zwykle, ponieważ olej z żywokostu to nie jest olej tłoczony z rośliny o nazwie żywokost, ale jest to macerat. Znaczy to mniej więcej tyle, że ziele żywokostu lekarskiego zostało zalane olejem słonecznikowym, następnie pozwolono olejowi przejąć te wszystkie walory, które posiada zioło i to było przecedzone, oczyszczone i macie olej żywokostowy właśnie. A walorów ma ten olej całkiem sporo. Zawiera alantoinę, skrobię i takie specjalne śluzy, dzięki czemu łagodzi zapalenie kończyn i stawów. Wystarczy używać go do masażu 2-3 razy dziennie. Zmniejsza obrzęk i zaczerwienienie, dlatego ja go polecam szczególnie do jakichś maści albo kremów na wypryski. Jeżeli często Wam się zdarza, że nabijacie sobie siniaka i one długo nie schodzą, to smarowanie właśnie olejem żywokostowym przyspiesza troszeczkę ich znikanie. On, jak widzicie, ma taki, no, można powiedzieć, jasno-zielony kolor. Nie jest to olej bardzo gęsty, no tak jak olej słonecznikowy, jest po prostu takiej średniej gęstości, powiedzmy. Ale za to bardzo, bardzo długo się wchłania, dlatego masaż tym olejem może trwać nawet tam do 30 minut. Jeżeli macie na przykład naciągnięte ścięgna albo po prostu bolą Was mięśnie po dużym wysiłku fizycznym, nie wiem, po pracy, po siłowni, to masaż takim olejem też przynosi dużą ulgę. Olej jest bardzo wydajny i na dużą powierzchnię możecie bardzo niewielkiej ilości użyć. I teraz jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć, bo mimo iż jest to zioło w oleju słonecznikowym, to nie jest produkt, który nadaje się do spożycia, dlatego tutaj nie należy go dodawać do żadnych sałatek i tak dalej. Nie wolno też stosować go na otwarte rany, na podrażnioną skórę albo na przykład jeżeli macie gdzieś skórę podrapaną, to też nie wolno smarować tym olejem. Generalnie jest to olej, który właśnie najbardziej polecam do pielęgnacji ciała, gdzieś tam obolałych mięśni i tak dalej. I jedna jeszcze taka porada, że tak powiem, po wykonaniu masażu takim olejem warto nałożyć sobie gazę na to miejsce, żeby nie ubrudzić ubrań i zostawić go jeszcze na jakieś 3 godziny, żeby on spokojnie się wchłaniał w skórę i wtedy, jeżeli coś zostanie, bo prawdopodobnie skóra to wchłonie, ale jeżeli coś zostanie, to wtedy warto go zmyć. I to już wszystko na dzisiaj. Liczę, że film Wam się podobał i dowiedzieliście się czegoś nowego i oczywiście, że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!